Jest godzina 21, to czas modlitwy apelowej. Zapraszam wszystkich, którym towarzyszy Radio Maria, Telewizja Trwam, do łączności duchowej i stanięcia przed naszą Matką Królową, by jej powiedzieć: jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Łączymy się z Jasną Górą. Dzisiaj modlitwie będzie przewodniczył ojciec Antoni Skwarko. Jeśli masz chwile smutne w swym życiu, powiesz się Matce. Kiedy rozpacz rozdziela ci serce,
ofiaruj się jej. Matce, która pod krzyżem stała, Matce, która się z Synem żegnała, która uczyć Cię będzie pokory, cierpienie znieść Ci pomoże. Kiedy ruszasz daleką wędrówkę, powiesz się Matce, gdy na szlaku zaskoczy Cię burza, ofiaruj się jej. Jeśli zgubisz swą drogę do Boga, powiedz się Matce, gdy w Twym sercu znów gości trwoga, ofiaruj się jej. Mario, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Oto stajemy przed Tobą w okresie Wielkiego Postu, przed nami Wielki Tydzień i Triduum Paschalne. Wchodzimy w misterium śmierci i męki Jezusa Chrystusa. Wszystko w życiu Jezusa jest ukierunkowane w tej godzinie. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem. Przez swoją śmierć na krzyżu Zbawiciel pozwala nam poznać Boga, którego miłość jest silniejsza od zła. Odrzucenie, poniżenie i cierpienie, jakie przyjął, pozwoliły rozbłysnąć chwale majestatu Boga, potędze Jego miłosierdzia. Bóg jest miłosierny, bo nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie. Wielki Post ma być czasem nawrócenia dla nas wszystkich. Dlatego wyjdź z pieczary grzechu i śmierci, kłamstwa i faryzejstwa. Wyzwól się z egoizmu i pychy. Przestań ogłupiać naród. Jeżeli kiedyś chcesz zmartwychwstać do życia wiecznego, to służ prawdzie w miłości i dobroci. Znajdź czas na to, by uklęknąć pod krzyżem, by modlić się przed krzyżem, czy to w domu, czy w kościele. Nie martw się tym, czy masz coś do powiedzenia Jezusowi. Po prostu uklęknij i patrz na Niego z wdzięcznością i podziwem. Miej odwagę przyjąć to, co objawi Ci o Tobie samym, ale nie zatrzymuj się na tym. Patrz na Niego, aż doświadczysz miłości, która zwycięża Twój grzech, prowadza Cię w obecność Jezusa, Twojego brata i Odkupiciela. Błogosławiony Jan Paweł II w sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie Mogile zaznaczył z całą mocą, że od krzyża rozpoczął się nowy czas w dziejach człowieka. Jest to czas łaski, czas zbawienia. Poprzez krzyż człowiek zobaczył na nowo perspektywę swojego losu, swego na ziemi bytowania. Zobaczył, jak bardzo umiłował go Bóg. Zobaczył i stale widzi w świetle wiary, jak wielka jest jego własna wartość. Nauczył się człowiek swoją godność mierzyć miarą tej ofiary, jaką dla jego zbawienia złożył Bóg ze swojego Syna. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Zanim Maria stanie pod krzyżem, uczy się krzyża w szkole Jezusa Chrystusa, a my uczymy się tej lekcji tak trudnej bardzo długo, bo nie wypełniamy woli Bożej, idziemy swoimi własnymi ścieżkami. Maria najpierw pyta, dlaczego? Czemuś mi to uczynił, że z bólem serca szukałam Ciebie? Potem mówi do sług w Kanie Galilejskiej, uczyńcie cokolwiek Wam powie. Potem milczy, bo on mówi, moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Milczy i pod krzyżem, bo wypowiedziała już swoje fiat. Ludzkość współczesna, ludzkość XXI wieku żyje w atmosferze zepsucia i trudno jej wytrwać w wierności przykazaniom Bożym, które skłaniają do kroczenia drogą miłości, do unikania grzechu, do życia w łasce i świętości. Najłatwiejszą i niewinną ofiarą stają się dzieci i młodzież. Pokusa zniechęcenia, rezygnacji ogarnia tych,
którzy są słabi w wierze, tych, którzy mylą zło z dobrem, tych, którzy uważają, że wobec zła nic się nie da zrobić. Dlatego dzisiaj Maryja wzywa nas do przebudzenia się. Przestań szukać radości tam, gdzie jej nie znajdziesz. W Bogu się rozraduj, jak Maryja. Módl się, odmawiaj różaniec. Pan Jezus mówi dzisiaj w Ewangelii, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. W ostatnich dniach Wielkiego Postu jeszcze bardziej uświadamiamy sobie potrzebę nawrócenia, czyli pogłębienia wiary. Życie duchowe jest ciągłą walką o życie Boże w naszych duszach. Ksiądz Jan Twardowski pisze tak. Kiedy jesteśmy z Jezusem? Wtedy, kiedy idziemy z Nim ukrzyżowanym i dźwigającym krzyż. Najtrudniej być w Chrystusie, być w Nim znaczy być w niepozornej hostii, w ciągłej ofierze, w oddawaniu swojego życia z miłości, być w sercu wiecznej mszy świętej i ofiarowywaniu wszystkiego Panu Bogu poprzez Jezusa. Maryjo Klowopolski, Pani Jasnogórska, Matko Kościoła, obecna, uczestnicząca w drodze krzyżowej swojego Syna, w Twoje dłonie składamy wszystkie nasze postanowienia, cierpienia i radości. Platamy je w wielki pochód pielgrzymów, których tysiące, a nawet miliony od wieków przybywają na spotkanie z Tobą i Twoim Synem. Bardzo serdecznie dziękujemy Ci, że na drodze krzyżowej naszego życia trwasz z nami aż do końca, teraz i w godzinę śmierci naszej. W modlitwie apelowej powierzamy Ci wszystkich pielgrzymów, którzy dzisiaj nawiedzili Twoje sanktuarium, pielgrzymkę z parafii Krzepców z Rumunii. Wraz z nami modli się delegacja, ksiądz biskup Piotr Giergiel, ksiądz biskup pomocniczy Aurel Perke wraz z kapłanami z diecezji Jasy. Zawierzamy przedszkole sióstr karmelitanek Ksawerów, uczniów z gimnazjum Pruszków, Wierzchowice, Dolimowice, z Bytomia, maturzystów z Dąbrowy Tarnowskiej, Chorzowa, Leszna, Skarżysko-Kamiennej, Tuchocka, Tarnowa, Łodzi, Gniezna, Piławy Dolnej, Baurlowa, Starego Sącza, Kowala, Góry Kalwarii. Zawierzamy parafię świętego Józefa, robotnika w Gołdapi, w diecezji ełckiej, którą nawiedza dzisiaj cudowna kopia jasnogórskiego obrazu. Trwają z nami na modlitwie maturzyści z zespołu szkół ogólnych w Lubniu, którzy podejmą nocne czuwanie, jak również trwają z nami maturzyści z publicznego salezjańskiego liceum w Poznaniu. Modlimy się za Ojca Świętego Franciszka, cały Kościół, episkopat naszego metropolitę, arcybiskupa Wacława, ofiarodawców Jasnej Góry, intencje Wielkiej Księgi Apelowej, chorych, bezdomnych, wszystkich, którzy proszą nas o modlitwę, naszych rodaków oraz cały lud wierny. Wszystkie te intencje zbieramy i włączamy w modlitwę różańcową, rozważając tajemnicę bolesną różańca świętego, dźwiganie krzyża. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfânta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Święta Maryjo, Matko Boża, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Nie tematy zastępcze, kłamstwo i manipulacja stanowią nasze ojczyzny, ale módlmy się Ojczyznę wierno Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Maryjo, Królowo Polski, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Maryjo, Królowo Polski, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Zanim poprosimy księży biskupów z Rumunii, z diecezji Jasem o błogosławieństwo, to chciałbym też powiedzieć, że dzisiaj właśnie księża biskupi przyjechali z obrazem, z ikoną Matki Bożej Częstochowskiej, z kaczyka z Bukowiny, z Rumunii, gdzie jest Polonia, liczna Polonia, która ten obraz 200 lat temu wzięła, a teraz pan Mariusz Drapikowski, staraniem także klasztoru, wykonał piękną sukienkę na ten obraz. Księża biskupi udzielą nam błogosławieństwa. Jest pośród nas także poseł Polonii do parlamentu rumuńskiego, jednocześnie przewodniczący, prezes Polonii właśnie w Rumunii, pan Gerwazy Langer. Prosimy księży biskupów o błogosławieństwo i też o krótkie słowo. Dragi frați și surori, dragi și iubiți, cinstitoare, preacurate, Fecioare Maria. Cohanii bracia și sostre, cohanii cele Naisfântei Marii, Panene. Am venit aici, din România, din Bucovina, pentru a trăi sub privirile Maicii Preacurate, Fecioara Maria, Regina Poloniei, Regina României, Regina Lumii Întregi. Przyjechali się tutaj z Rumunii, z Bukowiny Rumuńskiej, aby być pod wzrokiem Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski, Królowej Rumunii, Królowej całego świata. Am venit aici ca să ne întărim în credință și să ne bucurăm cu tradiția pe care poporul polonez a trăit-o secole de rândul, încurajat de ocrotirea Maicii Domnului. Jesteśmy tutaj obecni, aby świadczyć o naszej wiary, o naszej tradycji, którą właśnie Polacy przywieźli ze sobą na terenie Bukowiny i łączyć się z wami w tej modlitwie przed obrazem Najświętszej Maryi Panny. No ja mam avut bucuria ca țara noastră, nordul țării, să vină o comunitate poloneză. Mieliśmy radość, aby w Rumunii na północ, by przybyła społeczność Polaków z Polski, care cu peste 200 de ani în urmă au adus cu ei această imagine, copie a Madonei de la Częstochowa. Którzy przed 200 laty przywieźli ze sobą kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Jest to komara pentru noi, pentru toți credincioșii, de limba polona sau de limba română sau de oricare altă limba. Jest wielkim skarbem dla nas, dla tych, co mówią po polsku, co mówią po rumuńsku, ale dla tych wszystkich, co mówią jakimkolwiek językiem. După ce Sfântul Părinte, fericitul Papa Ioan Paul al II-lea, îndată sfânt, po tym jak Ojciec Święty Jan Paweł II zaraz będzie kanonizowanym, a binevoit să declare sanctuarul din Cacica, Bucovina, de drept Basilica Minor. Zechciał mianować kościół w Cacica Bazyliką Mniejszą. Am decis ca această icoană cu așa frumoasă și sfântă tradiție să fie înfrumusețată cu o iubire a poporului din Moldova, Moldova din România. Chcieliśmy właśnie i pragnęliśmy, aby ten obraz czczony został otoczony suknią i koronami wdzięczność modlitwy wszystkich wiernych z Mołdawii, Mołdawii na terenie Rumunii. Am decis să venim aici la Cacica, unde sunt experți în această artă, de a întreține imaginile și de a o iubi pe Maica Domnului. Postanowiliśmy przyjechać tutaj w Częstochowie, gdzie artyści znakomicie znają się upiększać obrazy Matki Bożej i mają długo
tradiție. Trei ani în urmă am adus această icoană aici, a fost încredințată specialiștilor și ea acum a devenit așa de frumoasă pentru noi. Trei lata temu przywieźliśmy ten obraz i pod kierunkiem specjalistów ten obraz został upiększony i pięknie odnowiony. O ducem acasă cu noi ca un semn al comuniunii pe care poporul din Polonia, poporul polonez, o trăiește împreună cu România sau credincioșii din România, cu toți fiii acestui popor. Zaniesiemy tego obrazu w Rumunii jako dar łączności i modlitwy między narodem polskim i narodem modlący się w Rumunii. Pomulcimim, că ne-ați dat și ne dați un astfel de exemplu. Dziękujemy, że dajecie nam taki wzór i takie świadectwo. Sunt aici împreună cu episcopul nostru auxiliar, preasfințitul Aurel, cu rectorul acestui sanctuar, cu un părinte din comunitatea polonezilor și cu un domnul deputat, reprezentantul polonezilor în Parlamentul României. Jestem obecny tutaj z naszym biskupem pomocniczym, z księdzem rektorem, kustoszem tego sanktuarium, księdzem pracującym wśród Polaków i panem posłem do Parlamentu Rumuńskiego z mniejszości polskiej. Z aducem mulțumirea noastră cu o delegație acestei mănăstiri de aici, din Częstochowa și desigur să amintesc cu bucurie pe priorul acestei mănăstiri care a primit imaginea, Roman Majewski, să-i mulțumesc din inimă noului prior Lucas Bujun, să aduc o mulțumire specială artiștilor care au lucrat la această imagine. Chciałbym właśnie wraz z tą delegacją dziękować tym wszystkim, co przyczyniali się do odnowienia obrazu, w sposób szczególny ojcu przeorowi Roman Majewski, nowemu przeorowi ojcu Lukasz Buzun, jak również wszystkim artystom, co przyczyniali się do odnowienia i upiększenia naszego obrazu. Nasz wraz ojciec, on pater, ojciec, așa de generos, care este Jean Golonca, care ne-a bucurat cu date istorice despre această imagine și mulțumim. Nie chciałbym zapomnieć o ojcu Jan Golonca, który właśnie ofiarował nam dane szczególne historyczne związane z tym obrazem i za to bardzo mu dziękujemy. Maestru, ekspert Mariusz Trapikowski, Trapikowski, artyście Mariusz Drapikowski wraz z soczytorem pracownikom. Ne mulțumim din inimă. Wszystkim z serca dziękujemy. Și dumneavoastră vă mulțumim și o rugăm pe Maica Domnului să vă binecuvânteze, să ne binecuvânteze și să rămânim mereu în comuniune. Vam również dziękuję i proszę Matkę Bożą, niech nam błogosławi jedna potrzebne łaski na wszystkie dni naszego życia. Dominus obiscum. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.